Szanowna Pani Kurator, drodzy uczniowie, Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Ta uroczystość to dzień szczególnie wyjątkowy dla uczniów, którym są przyznawane stypendia Prezesa Rady Ministrów za otrzymanie promocji z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w konkretnej dziedzinie wiedzy, osiągając jej najlepsze wyniki, a pozostałe co najmniej dobre. Chciałbym wszystkim Państwu, wszystkim uczniom pogratulować tych stypendiów Pani Prezes Rady Ministrów. Jest to efekt docenienia Waszego talentu, Waszej ciężkiej pracy na co dzień. Mam nadzieję, że te stypendia pomogą Wam w dalszej nauce, będą takim bodźcem do dalszej ciężkiej pracy nad sobą, nad Waszymi zdolnościami i talentami. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, mam nadzieję, że niebawem będziecie stanowić o sile, o przyszłości nie tylko ziemi radomskiej, naszego całego województwa i naszego kraju. Z prawdziwą radością przystępujemy dzisiaj do wręczenia tej prestiżowej nagrody, bo wydaje mi się, że jest ona dla Was wszystkich właśnie taka prestiżowa. Radość i duma pewnie wszystkich dzisiaj tu zgromadzonych, bo zarówno rodziców, zarówno nauczycieli, dyrektorów, ale nie ukrywam, że również nas tu rozpiera. Bardzo się cieszę, że mogę właśnie dzisiaj tu być i razem z Panem Wojewodą dzisiaj wręczyć te wspaniałe dla Was nagrody. Wielka radość, bo mamy tutaj dzisiaj spotkanie najlepszych z najlepszych, bo to są stypendyści Prezesa Rady Ministrów. Czyli oni zasłużyli swoją postawą, wynikami w nauce na to, żeby właśnie Pani Premier ufundowała stypendium. No i takich stypendystów w tym roku, 2017, było 67 z naszego regionu radomskiego. No ja tutaj zauważyłem taką tutaj statystykę. Dziewczęta są w czołówce. Zdecydowanie najwięcej było dziewcząt. No w następnej kolejności chłopcy. I zauważyłem jeszcze, że są różne szkoły z naszego regionu. No i na przykład zauważyłem też, że jest leśnik z Garbatki, uczeń szkoły w Garbatce. Jest kandydat na komandosa, bo powiedział, że wybiera się, prawda, do wojsk specjalnych i on ten profil właśnie wojskowy kończy. Także no, wielka radość, że tutaj dzisiaj mogliśmy uczestniczyć przy wręczaniu nagród, tego stypendium. Przede wszystkim to, co dzisiaj tu skupiamy, dużo młodzieży. Młodzieży wybitnie uzdolnionej i bardzo się cieszę to, co powiedziałem już dzisiaj, że przede wszystkim samorządy, czyli wójtowie, prezydenci, burmistrzowie, duży też muszą kłaść nacisk na oświatę i na nas w dużym stopniu to spada. Ja widzę po sobie, w budżecie gminy Jedlińsk większość finansów to właśnie jest poświęcone oświacie i bardzo z jednej strony też musimy liczyć na to wsparcie ze środków ministerialnych, ponieważ zawsze podkreślam, że oświata, szkoły to przede wszystkim to nie są koszty, to jest inwestycja w młodzież, czego dzisiaj przykładem właśnie była ta młodzież, te osoby, które zostały właśnie wyróżnione stypendium Rady Ministrów. Również bardzo się cieszę z tego powodu, że mamy dużo uzdolnionej młodzieży i w gminie Jedlińsk i liczę, że również
przyszłych latach będą wyróżnienia właśnie z terenu gminy Jedlic. Jak wiele pracy musiałaś włożyć w to, żeby osiągnąć stypendium prezesa Rady Ministrów? Wymagało to ode mnie wiele systematycznej pracy, które zaowocowało wielkimi sukcesami. Powiedz, jaką średnią osiągnęłaś w ubiegłym roku, tak? Tak, 5,1. Czyli sporo. Do jakiej szkoły uczęszczasz? Do liceum ogólnokształcącego w Bagnuszewie. Czyli jednak nie konkretnie z miasta Ratomia, tylko z regionu. Tak. I już masz jakiś plan na przyszłość, wiesz co, gdzie chcesz iść na studia? Jeszcze nie myślałam nad tym. Czyli wszystko przed tobą. Tak. Ulubiony jakiś przedmiot? Matematyka. A, czyli umysł ścisły. Dobrze. W takim razie życzymy powodzenia. Dziękuję. I obyś za rok też cieszyła się z tego stypendium. Dziękuję.